historia mojego powołania misyjnego, która była związana z chorobą, jest tak bardzo mnie przybliżyła do Jana Pawła II, ponieważ zaczynam moją chorobę 18 maja, zupełnie sparaliżowany. Choroba nazywa się zespół Guillain-Barré. Wcześniej dostałem taką chorobę, która jest roznoszona przez komara, dengę. A więc to doprowadziło mnie do tego, że byłem zupełnie sparaliżowany i właściwie od pierwszych dni była modlitwa ukierunkowana Jana Pawła II za jego wstawiennictwem, aby można było nieść ten krzyż i nowe doświadczenie w jakiś inny sposób. Dostałem relikwie Jana Pawła II, tutaj siostra Rita, sercanka, ponieważ w Boliwii też są sercanki. Akurat była w Polsce grupa sercanek, które przyjechały z Boliwii i siostra Rita zorganizowała te relikwie i siostry boliwijki, sercanki przywiozły mi do Santa Cruz relikwie Jana Pawła II z modlitwą. I właściwie zaczęliśmy modlitwę od początku i właściwie codziennie była msza święta i codziennie każda msza kończyła się modlitwą do Jana Pawła II o jego wstawiennictwo. I wydaje mi się, że to pomogło też dźwignąć właśnie ten krzyż choroby, ponieważ perspektywa człowieka sparaliżowanego jest zupełnie inna. Niełatwo jest dźwigać krzyż i leżeć tylko w łóżku bez żadnego ruchu, być zupełnie uzależnionym od innych osób, nie tylko od lekarzy, ale tych, którzy właściwie się zajmują 24 godziny na dobę tobą, nie? Więc modlitwa, wstawiennictwo, modlitwa wielu osób, wielu ludzi, wstawiennictwo Jana Pawła II było taką siłą, która dawała promyk nadziei. Promyk nadziei, że wszystko może się zmienić, że może kiedyś tam się postawi ten krok do przodu samodzielnie. To jest niesamowite doświadczenie. Trudno jakoś to opisać. Bez wiary wydaje mi się, że to większość ludzi właściwie przekreśla swoje dalsze istnienie. Brak nadziei powoduje zupełne załamanie. Ale jednak, jeżeli oprzemy chociaż w małym wymiarze na takiej perspektywie wiary, zaufania i nadziei, to zupełnie inaczej się to przeżywa. To niesienie dobra można też i z perspektywy człowieka chorego, można się włączyć właśnie w to cierpienie Chrystusa i dzielić się tym swoim cierpieniem, w jakiś sposób starać się w tym cierpieniu odnaleźć sens. Sens, który nie jest prosty do odkrycia, tylko właśnie z pomocą innych i osób, które się wstawiają i modlą też w Twojej intencji i do których Ty się modlisz jako do świętych i oni wstawiają się przed dobrym Ojcem w Twojej intencji, wtedy można jakoś to inaczej zrozumieć i inaczej do tego podejść. Ja to widziałem jak gdyby być na rękach dobrego Ojca w momencie, gdy przyszło to cierpienie. Gdyby przyszło zwątpienie, czułbym się na pewno zupełnie osamotniony. Natomiast nie doświadczyłem takiej perspektywy bycia zupełnie samym z cierpieniem, tylko właśnie czułem tą pomoc i w modlitwie, i w wstawiennictwie, zwłaszcza w wstawiennictwie Jana Pawła II. Udało mi się nie tylko wstać z łóżka, ponieważ później też jeździłem przez prawie pół roku na wózku, potem były kule. To wszystko trwało dość długi okres czasu, więc cierpliwość była takim znakiem wyjątkowym w moim przypadku. To nie było być może jakieś takie uzdrowienie nagłe. Dzisiaj modlimy się i jutro już wszystko się zmienia. Ale wydaje mi się, że właśnie takie wewnętrzne i zewnętrzne uzdrowienie, ono potrzebuje czasu. Ono potrzebuje czasu i wydaje mi się, że ja dostałem ten czas. Dostałem ten czas i doświadczyłem tego, że moje cierpienie nie było osamotnione, nie zostałem zupełnie opuszczony, że jednak to zaufanie zaowocowało i że modlitwa także innych i wstawiennictwo innych też pomogło mi nabrać nowej siły, nowej mocy, aby postawić pierwszy krok, zacząć stawiać pierwsze literki, podpisać się po iluś tam miesiącach po raz pierwszy, wziąć łyżkę do ręki i przybliżyć ją
do moich warg, aby spożyć samodzielnie pokarm po iluś tam miesiącach, zamknąć samodzielnie powieki, bo ponieważ przez ponad prawie 3 miesiące byłem zupełnie sparaliżowany, nawet nie zamykałem powiek, także otwarte oczy i wpatrzone tylko w jeden punkt. A więc czułem się jak więzień we własnym ciele, ale mimo wszystko nigdy sam. Nie można było mnie odwiedzać o każdej porze. Jedna godzina była przeznaczona tylko codziennie na odwiedziny. I ludzie ustawiali się w kolejce, aby przez kilka minut pobyć ze mną i ja mógł też razem z nimi przebywać. Było to związane i z pracą rehabilitantów, ale także po prostu ludzi było tak bardzo dużo, że trzeba było ograniczyć wizyty, aby był czas na spokojne przeżywanie choroby. To był wyjątkowy czas. Te wizyty trwały bardzo krótko, ale każda wizyta była wyjątkowa. Niektórzy przychodzili, aby wspólnie ze mną się pomodlić, albo pomodlić się nade mną, albo zaśpiewać, tak jak dzieci, które przyszły z siostrą i poprosiły tylko, żeby zaśpiewać misjonarzowi. Wydaje mi się, że ja wtedy może nic nie mogłem za wiele zrobić, ponieważ leżałem zupełnie sparaliżowany, ale to, że dzieliliśmy się modlitwą, dzieliliśmy się naszą obecnością, ja zupełnie sparaliżowany, oni, którzy widzieli cierpienie, być może człowieku leżącego na łóżku, ale nie zupełnie załamanego, pełnego nadziei, ufnego w moc Bożą, być może to wszystko spowodowało, że to były zupełnie wyjątkowe spotkania. To spotkanie, które miało miejsce z dziećmi, było bardzo wyjątkowe dla mnie, ponieważ nie tylko zakończyło się wspólnym śpiewaniem, ja coś może tam nuciłem, bo w ogóle nie mogłem wypowiadać słów, natomiast zakończyło się małą ofiarą. Ofiarą, która okazała się kilkoma pieniążkami, które zostały złożone na lekarstwa dla misjonarza chorego. I te pieniążki złożyły te właśnie dzieci. Było tam parę groszy, ale gest dzielenia się nawet własną biedą z człowiekiem, który potrzebuje wsparcia, wydaje mi się, że to chyba są najpiękniejsze cechy naszego chrześcijaństwa, która wypływa właśnie z głębokiej miłości i ufności temu Bogu, który jest opatrznością. Na pewno inaczej człowiek patrzy na człowieka cierpiącego, inaczej na zupełnie sparaliżowanego, inaczej na tego, który walczy o przetrwanie na wózku, inaczej tego człowieka, który wraca po jakimś wypadku czy po paraliżu do tego, aby postawić samodzielnie pierwszy krok. Udało mi się tego wszystkiego doświadczyć i wydaje mi się, że na pewno inaczej człowiek rozumie, ma więcej cierpliwości dla tych ludzi. Wydaje mi się, że to jest podstawowe podejście do człowieka cierpiącego, że powinniśmy się uzbroić w cierpliwość. Nieraz chcemy, żeby to wszystko ten człowiek cierpiący jakoś zrozumiał albo inaczej przeżywał swoje cierpienie. A to chyba nie na tym polega. To my musimy się przystosować w wielu wypadkach do tego, aby wejść w rytm i czas człowieka cierpiącego. Dać mu ten czas wystarczający do tego, aby mógł na nowo wrócić uśmiech na jego twarzy, aby można było go podnieść do pozycji siedzącej, aby potem można było go przenieść na wózek. To wszystko potrzebuje czasu i nadzieja, i modlitwa, i wiara jest jak gdyby tą nową siłą, nową energią. Najlepszą kroplówką dla mnie była msza święta. Właściwie nigdy moi współbracia mnie nie zostawili bez mszy świętej. Nawet gdy leżałem zupełnie sparaliżowany na łóżku, kładli stułę obok, albo też usiłowali włożyć na szyję. Ja należąco koncelebrowałem razem z nimi, a oni przy łóżku na stoliczku szpitalnym odprawiali mszę świętą. I to było takie doświadczenie, które nie sposób jest zapomnieć, ponieważ Chrystus był obecny. Nawet tej okruszynce chleba, którą otrzymywałem, hostii, On był obecny, bo nie mogłem połknąć całej hostii. Moja komunia święta to była kruszynka chleba, która była pełną obecnością Chrystusa i to dawało niesamowitą siłę i nadzieję do tego, gdy być może przyjdzie czas, że znowu stanę przed ołtarzem. Udało mi się wrócić tutaj do
do centrum Jana Pawła II i przy relikwiach, przy ołtarzu Jana Pawła II odprawić mszę świętą dziewczynną. Już na stojąco i samodzielnie. Bardzo cieszę, że mogę tutaj przybyć, żeby podziękować też Janowi Pawłowi II za to wszystko, co się stało w moim życiu.